firma Ciech Sarzyna nie po raz pierwszy bierze udział w targach Composite Expo. Tak, zgadza się. Tak jak było wspominane dzisiaj przez organizatorów na otwarciu, my jesteśmy tu po raz 10, czyli jesteśmy na targach co roku i naprawdę się z tego cieszymy, bo mimo tego, że firma w tym momencie 70-80% obrotów robi na sprzedaży eksportowej, jesteśmy polską firmą, polskim producentem żywic epoksydowych i poliestrowych i mega się z tego cieszymy i uważamy, że na największym polskim wydarzeniu związanym z branżą kompozytową po prostu musimy być. W swojej prezentacji wspomniała Pani o niezwykle ciekawym wątku technologii kompozytowych w służbie sztuki. Czy może Pani przybliżyć naszym widzom mniej więcej o co tak naprawdę w tym chodzi? Z ogromną przyjemnością, bo to jest jeden z moich ulubionych tematów. Tak jak wspominałam w trakcie prezentacji dzisiaj na targach, od lat 90. tak naprawdę, czyli przez dobre 20 lat, byliśmy mecenasem sztuki pani Magdaleny Abakanowicz, czyli dostarczaliśmy jej żywice poliestrowe, epoksydowe, modyfikowane specjalnie na jej potrzeby artystyczne. Jak wszyscy doskonale wiemy, pani Magdalena tworzyła dużo z metalu, z drewna, ale również właśnie w technologii kompozytowej, która według mnie jest bardzo fascynującym obliczem kompozytów. A kontynuując tą historię wspierania sztuki przez Ciech Sarzynę, coraz częściej stajemy się mecenasem również prac młodych polskich artystów. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność współpracować z panem Igorem Omuleckim, który pokazywał wystawę Mikado bazowaną na naszym Epidianie Deco. W tym roku, dosłownie kilka tygodni temu i jeszcze jest okazja tą wystawę odwiedzić w Warszawie w Galerii Raster, jednej z najbardziej ważnych, polskich, takich mniejszych, ofowych galerii. Jest wystawa Dominiki Olszowy Duch Domu, gdzie znajdujemy właśnie technologię kompozytową w takim klimacie bardzo postmodernistycznej sztuki, gdzie widzimy żywice w postaci rozlanego mleka, wystygłej kawy, jakichś innych elementów wystroja wnętrz, które tak jakby zastygły dzięki temu połączeniu różnych włókien z żywicą. Ciech Sarzyna należy do polskich liderów technologii kompozytowych, a zatem jeżeli zapytam o aktualne trendy w tych technologiach, to mniej więcej znaczy to, nad czym Państwo obecnie pracujecie. Jeśli chodzi o technologię, to tak, z jednej strony jesteśmy bardzo doświadczonym producentem i są jakieś produkty bazowe, podstawowe, które od wielu, wielu lat produkujemy i na których mamy klientów w dużych wolumenach i to jest jedna część naszego biznesu, a drugą i bardzo istotną częścią poza tymi tak zwanymi produktami commodity jest właśnie innowacja i są produkty specjalistyczne, dedykowane do coraz bardziej wymagających potrzeb naszych klientów. I kilka produktów, o których uważam, że warto wspomnieć, bo które odzwierciedlają potrzeby rynku aktualne, to są chociażby systemy epoksydowe do prętów kompozytowych, które wydaje mi się są materiałem budowlanym przyszłości i mamy taki system epoksydowy i mamy fantastycznych klientów, którzy jakby tą branżę rozwijają i tą niszę wypełniają, chociażby firmę Trokotex, produkty której na tych targach prezentujemy. Bardzo też ciekawym produktem jest żywica epoksydowa Epidian Deco, która została specjalnie opracowana pod elementy wystroju wnętrz, czyli z niej da się wyprodukować fantastyczne stoliki, jak również małe akcesoria. Mamy klienta, który robi spinki do mankietów z wykorzystaniem drewna i tej żywicy, czy chociażby wisiorki i zalewa żywicę z pigmentami w srebrze. I to jest też jeszcze jedno bardzo interesujące zastosowanie. To jest produkt, który bardzo często jest kupowany przez klientów, którzy robią coś ręcznie, robią takie fantastyczne, małe po prostu dzieła sztuki, bo tak bym nazwała te ich stoły, które też można dzisiaj zobaczyć na targach dzięki temu, że klienci przywieźli i możemy tutaj to pokazywać. I na sam koniec chciałabym powiedzieć też o branży sanitarnej, która uważam, że w tym momencie coraz bardziej robi się kompozytowa i na zmianę typowym ceramicznym rozwiązaniom, jeśli chodzi o wanny, umywalki czy brodziki, przychodzą właśnie rozwiązania kompozytowe, czyli umywalki i te inne elementy na bazie żywicy i żelkotu. I w tym roku, na początku roku właśnie wprowadziliśmy do sprzedaży nasz żelkot sanitarny Sanigel, który uważamy, że jest znowu już odpowiedzią na rosnącą potrzebę naszych klientów na tego typu produkt i który w tym momencie staje się też liderem sprzedaży wśród naszych produktów.